Miał 8 lat, a sam dojeżdżał na treningi z Tychów do Katowic. Od pierwszych zajęć trenował ze starszymi od siebie. W seniorskim debiucie strzelił 2,5 bramki KS-owi Krasiejów w trzeciej lidze. Potem już musiało pójść z górki. Ekstraklasa, reprezentacja Polski, Bundesliga, Ajax, Napoli i Liga Mistrzów. Swój rozwój Arkadiusz Milik w wielkim stopniu zawdzięcza rozwojowi. Rozwojowi Katowice, przy zakładowemu klubowi kopalni Wujek, w którym reprezentant Polski spędził ponad 10 lat. Odbierając tu nie tylko szkolenie piłkarskie, ale i życiowe, znajdując tu przyjaźnie i autorytety na całe życie. Arek zapisał się do klubu, w zasadzie zapisał go, przyprowadził tu jego pierwszy trener Sławek Mogilan. Jest to człowiek, który miał największy wpływ na jego życie, zarówno sportowe, jak i pozasportowe. Jest z jednej strony bardzo surowy, ale z drugiej strony jest przyjacielem i to spowodowało, że on radził sobie nie tylko na boisku bardzo dobrze, ale też w życiu, bo w bardzo młodym wieku sam dojeżdżał do szkoły z Tychów. Trzymał go gdzieś tam ciężką ręką, cały czas motywował do ciężkiej pracy, chociaż Arka nie trzeba było motywować, on nawet był sam przemotywowany w tym wszystkim, co robił, jak to każdy dzieciak, który chce coś osiągnąć. W zasadzie nauczył go i życia, i piłki i to nie jest zbyt górnolotne, dlatego że wystarczy o to samego Arka zapytać, a najlepszym dowodem na to jest to, że do dzisiaj mają takie relacje jak kiedyś, to znaczy regularnie się widują, spotykają, utrzymują bieżący kontakt, w zasadzie są jak jedna rodzina. Ja na początku swojej pracy byłem jego nauczycielem, jak zaczynałem pracę w Akademii. On był jednym z tych chłopaków, którzy zawsze robili wszystko na 100%, zawsze angażowali się, czy to na boisku, czy to poza boiskiem, w to, co robili na 100%. Również w szkole był wzorem dla innych chłopaków. Zawsze w szkole był ambitny i dążył do tego, żeby skończyć tą szkołę. Wiadomo, losy jego potem potoczyły się tak, a nie inaczej, gdzie zmienił klub i zmienił otoczenie w szkole. Arek miał bardzo dobry wpływ na klasę. Była to klasa sportowa, dlatego motywował swoich chłopaków zarówno do utrzymania dyscypliny w klasie, do tego, żeby trenować wytrwale, bo widząc postawę Arka, pozostali koledzy także widzieli szansę na swój rozwój. Był takim przykładem dla reszty chłopaków i dla reszty młodych ludzi, że warto w siebie inwestować i dążyć do celu. On był niezwykle pracowity. Zrzucało się na pewno to, że on zostawał po treningach i trenował te elementy, które mu trener wskazywał, tak? Bo to jest niezwykle istotne. Trening to dla niego nie było tylko półtorej godziny, gdzie wyjście na boisko, 2 godziny. W kręgu jego zainteresowań na pewno był język angielski, ponieważ liczył się z tym, że kiedyś będzie mógł trenować w klubach zagranicznych. Arek poszedł na zajęcia do pierwszego zespołu. W wieku 15 chyba lat, czy 16. I pamiętam, że trener Galeja prosto z treningu zbiegł do mnie i zapytał, czy można go uprawnić już na mecz. A przecież był to dopiero jego pierwszy trening w seniorach. Oczywiście w konsultacji z trenerem Mogilanem, całym sztabem uzgodniono wtedy, że spokojnie, że troszeczkę chłopak potrenuje jeszcze i dostanie swoją szansę. I tą szansę dostał w trzeciej lidze, bo wtedy wówczas rozwój występował w trzeciej lidze z Rajfelem Krasiejów. Jak to wszyscy też się śmiejemy, w klubie strzelił 2,5 bramki, dlatego że pierwszą to w zasadzie do dzisiaj swoją dyskusję, czy z linii, czy już za linią wbił Krzysztof Michalski, nasz napastnik. Pewnie i tak by wpadła do bramki, a 2 następne już bezdyskusyjnie Arek strzelił, także zadebiutować w wieku 16 lat w trzeciej lidze 2 bramkami oficjalnymi to też jest osiągnięcie i to na pewno też utkwiło w pamięci. Wprowadzał w tej drużynie taką mobilizację do tego, żeby osiągać sukces. Dzisiaj przy 2, 3, 4, nawet 7-8 godzinach treningu w tygodniu nie da się zostać piłkarzem na szczeblu Ligi Mistrzów, tak? Już w bardzo młodym wieku interesowali się nim menadżerowie z tej najwyższej krajowej półki. Ja uważam, że na szczęście z nikim się nie związał, ponieważ szedł drogą wytyczoną mu przez trenera i w zasadzie do opuszczenia rozwoju nie podpisał żadnego kontraktu menadżerskiego.
Jak się później też okazało, wybrał świetnie, bo trafił do Górnika, trafił na trenera na Wałkę, który na niego postawił. Sławny wychowanek dla klubu o takim profilu jak Rozwój, to kwestia bezcenna. A najbardziej to było widoczne wtedy, kiedy Arek zyskiwał największą popularność, czyli w eliminacjach do Mistrzostw Świata czy Europy i w samych finałach. Po finałach pamiętnych, w którym Polska osiągnęła duży sukces na Mistrzostwach Europy i tak blisko był przecież następny etap, to mieliśmy kilkadziesiąt zapisów w te wakacje i po tych wakacjach. Na pewno ludzie kojarzą, umówmy się, na Rozwój jest głównie rozpoznawalny w Polsce z powodu Arka Milika i gdyby nie to, to nie wiem, ile byśmy musieli kasę wydać na to, żeby być tak promowanym, rozpoznawalnym w Polsce. Natomiast to jest jakby twarz tego klubu, to jest osoba, którą wszyscy znają. Kluczowe jest jednak to, że Arek Milik pomaga Rozwojowi w sposób bezpośredni. Szczególnie, że klub tej pomocy potrzebuje. Stracił swój dom, stadion przy ulicy Zgody, na którym dziś rosną chwasty. O meczach na szczeblu centralnym też pozostało tylko wspomnienie. Wiadomo, że przez dziesięciolecia to był klub, tak jak wiele klubów w Polsce na tym poziomie rozgrywkowym, typowo amatorski. W latach 2000 udało się powrócić na wiele lat na szczebel centralny, funkcjonować nawet jeden sezon w pierwszej lidze. Natomiast w tej chwili po restrukturyzacji w roku 2019 klub jest przede wszystkim Akademią Piłki Nożnej szkolącą młodzież i posiadającą pierwszą drużynę w rozgrywkach czwartej ligi, przy czym my mówimy, że my nie posiadamy drużyny seniorów, tylko posiadamy najstarszą grupę młodzieżową na poziomie czwartej ligi piłkarskiej, ponieważ zespół składa się wyłącznie z wychowanków klubów w 100% oraz średnia tej drużyny to jest około 20 lat. Kapitanem czwartoligowej drużyny Rozwoju jest 17-letni Patryk Gębicki, który cały czas pozostaje w kontakcie z Milikiem. Z Arkiem znamy się od dzieciństwa, czasami go odwiedzam. Jest dobrą osobą na pewno, jest konsekwentny jeśli w wielu sprawach. Ja na przykład dostaję też wiadomości po różnych meczach, czasami rozmawiamy o różnych sytuacjach, obserwowałem jak on pracuje, też mieliśmy wspólne zainteresowanie, no i gdzieś poszerzaliśmy ten nasz kontakt. Odwiedza nas na treningach, jak tylko jest w Polsce. Wiadomo, że ma tutaj, otworzył niedaleko restaurację klubu, także też zaprosił tam chłopaków, podsyła im sprzęt sportowy. I tak było, no on cały czas się z nami utożsamia, nawet ostatnio jak był tutaj, to siedział na ławce i oglądał, jak chłopcy się rozwijają. On jest częścią tego klubu, ikoną, taką osobą, że tak powiem, najważniejszą, także mam nadzieję, że kiedyś stanie na czele tej akademii i gdzieś tam będzie tych chłopaków kierował, wzorował, bo ma na pewno im dużo do opowiedzenia, jak to na tym najwyższym szczycie jest. Mamy uczniów, którzy mają z nim też taki kontakt bliski, bo no wiemy, jaka jest biografia Arka i on też wspiera uczniów, którzy pochodzą z różnych środowisk, czasami trudnych, gdzie trzeba im rzeczywiście pokazać dobrą drogę i czasami sport jest właśnie dla nich wybawieniem i taką możliwością rozwoju. On żyje też rozwojem, oczywiście na tyle, na ile pozwala mu czas, natomiast jest to też godne polecenie, dlatego że wielu chłopaków z wielu klubów chodzi, a później jakby zachwystuje się tym sukcesem. W przypadku Arka jest inaczej i co warte podkreślenia też jest to, że on nie afiszuje się z tym, nie udostępnia to wszędzie, gdzie można, tylko robi to w zasadzie, można powiedzieć, większość rzeczy po cichu i wie o tym tutaj nasze środowisko, a niekoniecznie wszyscy wokół. Czy skoro Arkadiusz Milik tak mocno już teraz angażuje się w rozwój, może kiedyś pójść drogą Łukasza Piszczka i jego Goczałkowic? On jest bardzo mocno. No, ja uważam, że mocniej już chyba się nie da, także, bo ostatnie lata no to jest tylko pomoc z jego strony, bo doskonale wiemy, jak ciężko mamy. Oczywiście miasto nam też pomaga jak w miarę możliwości. Wiadomo, że satelickim klubem jest GKS, ale tak mówię, bez Arka pomocy to byśmy chyba już nie istnieli. Tak?